obrażał mi moją żonę, wjeżdża na rodzinę. To są zasady, których się nie przekracza. Jeżeli ktoś przekracza te zasady, to jest mniej niż zerem. Jest robak jest więcej warty niż taka osoba. Jesteśmy przed galą FAN34, jest z nami Paweł Trypson-Tryba, cześć. Siema, witam Ciebie i witam wszystkich serdecznie. Zacznijmy może spokojnie, jak forma przed walką, jak przygotowania? Bardzo dobrze, forma cały czas do przodu. Naprawdę, no jestem mega zadowolony z tych przygotowań. Pod względem każdej płaszczyzny, pod względem wydolności jest naprawdę świetnie, jestem zadowolony. Trenuję się z najlepszymi, to czuję się jak najlepszy i rozwijam się naprawdę w dobrym tempie. Te przygotowania ciężko przepracowałem i wynik jak dla mnie może być tylko jeden. Czyli rozumiem, nie ma zakładania innego scenariusza niż zwycięstwo, bo pamiętamy, że ta ostatnia walka, już to też było przypominane na konferencji, pierwsza runda była u dwóch sędziów na korzyść Łukasza. No nie wiem, kto tam liczył te punkty. W moim przekonaniu dużo więcej razy go ja trafiałem gdzieś tam na głowę. To mu muszę przyznać, że jest twardym zawodnikiem. Kolejna rzecz, tak? Jak gdzieś tam mówią, zakładają scenariusze, bo co by było dalej, gdyby, że to urwane ucho, tak? Ja w momencie, kiedy to ucho się urwało, ja o tym nie wiedziałem nawet. Ja ruszyłem dalej i miałem go już, trzymałem go za dwie nogi przy siatce. To już 2-3 sekundy i on by leżał. Leżałby na ziemi i tam bym ja przejął kontrolę i to też mogło się skończyć już w tej minucie, tak? Więc takie gdybanie, żeby wszystkie gdyby zamienić na grzyby, to by była grzybowa. Także no, nie ma co gdybać, trzeba oglądać, a jak dla mnie, tak jak mówię, no będzie wynik tylko jeden, mam ogromną motywację, żeby mu dokopać, mam nadzieję, że teraz nic mu się nie urwie. Że ta walka będzie w pięknym stylu zakończona przed czasem, że odpłynie, ale już po moich ciosach lub po jakimś duszeniu. Skąd to jest, że wy działacie na siebie jak taka czerwona płachta na byka, bo dzisiaj znowu było gorąco? No, wiesz jak skąd, no to każdy chyba wie, no przekroczył wszelkie granice, jakiekolwiek człowiek może przekroczyć. No jak można atakować żonę? On obrażał mi moją żonę, wjeżdża na rodzinę. To są zasady, których się nie przekracza. Jeżeli ktoś przekracza te zasady, to jest mniej niż zerem. Jest robak jest więcej warty niż taka osoba. Dla mnie to jest zwykły wrzut na zdrowym organizmie całego narodu i taka jest prawda. I zamierzam się tego wrzoda pozbyć. A co z tym uchem? Bo widzieliśmy, że trener Mirek nie omieszkał nie przygotować prezentu. Dzisiaj tam gorąco było. Takie prezenty pomagają też Tobie? To pozwala gdzieś tam się odciąć od tego wszystkiego? Nie, no wiesz, raczej ja to tam jakby jestem obojętny, tak? Temu, co się tam jakby dzieje obok, ale no nie ukrywajmy, że pomysły trenera są naprawdę śmieszne, są zabawne i potrafi wnieść trochę humoru na taką poważną galę, więc myślę, że ma na pewno wielu fanów swoich czynów i jest przynajmniej wesoło i zabawnie. Ja również dodam, że u nas na treningach też jest wesoła atmosfera dzięki temu, że trener jest właśnie zabawnym, wyluzowanym gościem. Na co dzień tak? Odcina ucho od głowy świni na treningach? No akurat świn na treningach nie mamy, ale ogólnie trener jest dobry. Trener jest dobry. Powiedz, głowa będzie potrzebna, będzie urwana głowa, bo Łukasz Boroś też zapowiada urwanie głowy, ty zapowiadasz urwanie głowy, no musi się polać krew. No krew się na pewno poleje, no to będzie pełny nienawiści pojedynek, tak już w trailerze opowiadałem. Ja podejrzewam, że to może być najbardziej krwawy pojedynek w historii FAN. Jak ty w ogóle zapatrujesz się na to, że organizacja FAN zabiera się za walki freakowe i ich jest coraz więcej? Widzimy teraz pół na pół podczas tej gali. To jest przyszłość tego sportu? Słuchaj, ja uważam tak, jeżeli ja sam wskoczyłem do świata sportowego, właśnie z show biznesu i sam byłem oceniany. Wiele ludzi mnie skreślało, mówiło o mnie źle, a mnie nie znali, nie wiedzieli jak ja ciężko trenuję, nie wiedzieli jak ja bardzo przykładałem się do każdej walki. No i nie jeden mój rywal, który chciał mnie wyjaśnić, to mu się nie udało, tak? I wszystkie swoje zwycięskie walki kończyłem przed czasem i udowadniałem swoją wyższość.
Ja ciężko trenowałem od samego początku, jak tylko wiedziałem, że będę walczył zawodowo. Nie imprezowałem, narodziły mi się dzieci, moje życie się zmieniło diametralnie, więc jeżeli te osoby z show biznesu będą tu wchodziły pod tym względem, że będą chciały trenować, będą chciały dawać siebie wszystko, no to ja te osoby popieram, ja takie decyzje szanuję i popieram, z tym, że tak jak mówię, żeby brały to na serio, bo są takie osoby, które, mówmy się, przychodzą tylko po pieniążki, tak? Przyjdą po wypłatę, przewróci się, uda kontuzję i takich ludzi nie szanuję. To jest dla mnie obraza tego sportu i takich ludzi nie chcę tutaj widzieć, ale takich, którzy przyjdą bić się na serio, biorą godziwe pieniądze za to, ale dają z siebie wszystko, trenują, zasuwają tak ciężko jak cała reszta zawodowców, no to jak najbardziej, bo to są same korzyści. Wiadomo, przyciągną większą publikę ludzi, więcej ludzi będzie oglądało Fed, więcej zarobią prezesi, więcej zarobimy my zawodnicy. No i machina się kręci w dobrą stronę, tak? I tego życzę wszystkim, żeby ci ludzie, którzy chcą się sprawdzić, poczują, że to jest dla nich, będą chcieli tu zostawać, to żeby dawali z siebie wszystko i życzę im sukcesów. Natomiast ci, którzy wejdą i poczują, że to nie dla nich, to lepiej, żeby to zostawili od razu, niż wchodzili tylko po pieniądze, żeby nadstawić ryja, bo takich ludzi no, świat sportu nie będzie szanował. Pewnie pytanie retoryczne. Rozumiem, że nie wstydzisz się tego, że masz w swoim rekordzie Marcina Najmana, bo tutaj też uderzał do tego. Absolutnie. Słuchaj, jestem dumny, że ustanowiłem nowy rekord, bo jestem zawodnikiem, który najszybciej pokonał Marcina Najmana. Pobiłem chyba Pudziana o 3 sekundy. Także gdzieś tam też to była jakaś ciekawa przygoda w moim życiu. A oprócz tego Marcin Najman jest, oprócz tego, że ma czarny pas w poniżaniu, to ma również czarny pas w marketingu, bo no, nie ukrywajmy się, ale człowiek, który wszystko przegrywa, a walczy, dostaje walki wieczoru albo ciągle wszyscy się o niego biją, no to o walki z nim tak było swego czasu, no to jest pewnego rodzaju fenomenem i zabłysnął, tak? No zabłysnął. Okej, okay. Na sam koniec scenariusz na walkę. Czego możemy się spodziewać w piątek? W piątek możecie się spodziewać bardzo twardej walki. Możecie się spodziewać tego, że Borowski będzie leżał, będzie bity i będzie kwiczał.